Titanic. O nim można mówić godzinami. Jak i gdzie został zbudowany, kto był jego kapitanem oraz jak i gdzie zatopił się owy okaz. O nim mówiłem w kilku teoriach o countrybolach. Jednak dzisiejsza teoria nadesłana przez Gąbka Figiela, którą chcę przedstawić, opiera się na konkretnych wydarzeniach, a raczej na jednej. Pewnie każdy zna Związek Radziecki. Państwo komunistyczne stworzone przez Włodzimierza Lenina i dowodzone potem przez Józefa Stalina. W jej skład wchodzą Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Ale zaraz. Coś tu znowu nie gra. W Titaniku występuje państwo, które było w skład komunizmu, ale w tej sytuacji nie. Jest nim Estonia. Co ona tu robi? Czyżby Arts Animations o niej zapomniał? Czy to tak miało być? Przecież Estonia też była w składzie komunizmu. Aby to wszystko zobrazować, zacznijmy wszystko od początku. Były to czasy XX wieku. Wtedy w Rosji, do której należały ziemie polskie, za sprawą jego trzeciego rozbioru, trwała rewolucja rosyjska. Dobrze nam znany Włodzimierz Lenin wystąpił do ludu i zaczął mówić słowa, które jego filozofię skutkowały tylko jedno. Utworzenie Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich, w skrócie ZSRR. Po kilku latach, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość, tworząc II Rzeczpospolitą. W 1924 umarł Lenin, a władzę wtedy przejmował dobrze nam znany na całym świecie Józef Stalin. Był w zgodzie z Adolfem Hitlerem, dowódcą III Rzeszy. Niestety, na Polskę, na małej placówce Westerplatte, 1 września 1939 napadli naziści. Rozpoczęła się w tym dniu II wojna światowa. Później Związek Radziecki dołączył do wojny, zabierając drugą część Polski. Do wojny dołączyła także Japonia, a niedługo potem USA. Po wielu latach wojny w 1944 roku Adolf postanowił napaść na ZSRR. Podbicie stolicy Rosji i Związku Radzieckiego, Moskwy, się nie udało, ponieważ komuniści żołnierze lecieli przed siebie poza granicami ZSRR, walcząc z nimi, a naziści się cofali aż do Berlina. Hitler, widząc nagłą sytuację kryzysową, wziął pistolet do ręki, naładował naboje i kierując skluwę w kierunku głowy, nacisnął spust. W skrócie, popełnił samobójstwo. Zakończyła się II wojna światowa, a Niemcy nadali nowe granice, ale z jednym wyjątkiem. Wschodnia część Niemiec należała do ZSRR z nazwą skrótową NRD. Od czasu zakończenia wojny Polska wróciła w obecnych kształtach, ale z nazwą Polska Rzeczpospolita Ludowa, w skrócie PRL. Niestety. 5 marca 1953 przestało bić serce Józefa Stalina. Oto film z pogrzebu. Thank you.
także Polska przeżywała stratę wielkiego wodza Stalina. Przemawia towarzysz Józef Cyrankiewicz. Bracia Polacy, dziś w dniu wielkiej żałoby, gdy pełne bólu serca setek milionów ludzi na całym świecie żegnają wielkiego Stalina, lud Warszawy, dając wyraz swoim uczuciom, manifestuje zdecydowaną wolę całego narodu polskiego, aby nieśmiertelne i fundamentalne zdobycie ludzkości i zdobycie naszego narodu, które przyniosła nam epoka stalinowska, aby dzieło wielkiego Stalina w sercach, umysłach i czynach naszych, czynach milionów Polaków ponieść dalej drogą, którą wytyczył nam Stalin. Przemawia towarzysz Franciszek Jóźwiak. Towarzysze, skupieni wokół naszej partii, wokół rządu ludowego, wokół wiernego ucznia Stalina, towarzysza Bolesława Bieruta, my członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i każdy, komu droga jest sprawa budownictwa socjalizmu i walki o pokój, ślubujemy, że na wieczne czasy zachowamy pamięci nieśmiertelnego Stalina. Wiecznie żywa i głęboka będzie nasza miłość do wielkiego przyjaciela narodu polskiego. Wszystkie swe siły, wszystkie swe zdolności, wszystkie swe myśli i uczucia poświęcimy walce o całkowite zwycięstwo wielkiej idei Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina. Sprawa Stalina jest nieśmiertelną. Sprawa Stalina zwycięży! Żegnaliśmy go wszyscy. Robotnicy, chłopi, żołnierze. Manifestacja poważna i surowa. Bojowy przegląd sił narodu, który wie, co ukochał i do czego zmierza. Pójdziemy naprzód, jak uczył nas Stalin. Będziemy zjednoczeni i wytrwali. Będziemy czujni. Później z ZSRR dowodzili kolejni władcy, aż do jego rozpadu w 1992 roku. Tak to się przedstawia historia tego silnego i ogromnego państwa. Wyjaśnimy teraz zatem sytuację na Titaniku. Pamiętacie, że to wszystko to był tylko sen USA? Mógł uczyć się historii ZSRR, lecz zapomniał o Estonii. A może to nie błąd? Faktem jest to, że najpierw ZSRR odpuściła Litwa, Łotwa i właśnie Estonia. Może to były czasy, kiedy ZSRR był w czasie jego rozpadu. A wy co sądzicie na temat? Napiszcie o tym w komentarzach. Dziękuję bardzo Gamka Figiela za przesłanie tej teorii. Podsyłajcie ich więcej. Tylko wiecie, mam wiele spraw poza youtuberskich. Dzięki za oglądanie i na razie do następnego.